Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Jesteśmy w Bydgoszczy, a naszym bohaterem będzie generał Józef Dowbor Muśnicki. To właśnie w Bydgoszczy znajduje się poświęcona jemu tablica, a związana jest ta tablica z rocznicą odzyskania przez Polskę Pomorza, a tym samym przyłączenia Bydgoszczy do macierzy. Generał Józef Dowbor Muśnicki urodził się w 1867 roku niedaleko Sandomierza i po ukończeniu wczesnego etapu właśnie edukacji rozpoczął kształcenie wojskowe. Najpierw był uczniem szkoły kadetów w Petersburgu, a następnie ukończył szkołę wojskową w Petersburgu. I tutaj rozpoczyna się jego wojskowa historia, wojskowy epizod jego życia. Służy w różnych formacjach w wojsku rosyjskim, carskim na przełomie XIX i XX wieku. Co ciekawe, bierze udział w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905. W czasie I wojny światowej służy dalej w wojsku rosyjskim, walczy na terenie zaboru rosyjskiego, na froncie rosyjsko-niemieckim, a następnie na froncie rosyjsko-austriackim. W 1917 roku po rewolucji lutowej zostaje dowódcą pierwszego korpusu polskiego w Rosji, czyli jednostki składającej się z Polaków, którzy wcześniej służyli w rosyjskim wojsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ponownie jest w Wojsku Polskim i tutaj się zaczyna jego kolejny epizod związany z powstaniem wielkopolskim. W grudniu 1918 roku wybucha w Poznaniu powstanie wielkopolskie. Początkowo wojskami powstańczymi dowodzi major Stanisław Taczak, a w styczniu 1919 roku tą funkcję dowódcy Armii Wielkopolskiej odbiera właśnie nasz bohater generał Józef Dowbor Muśnicki. Jako dowódca Armii Wielkopolskiej rozpoczyna proces rozbudowy tej formacji. Udaje mu się stworzyć nowoczesne, dobrze zorganizowane i wyposażone wojsko, które liczy prawie 100 tysięcy żołnierzy. Po sukcesie powstania wielkopolskiego generał Józef Dowbor Muśnicki dalej pełni funkcję dowódcy frontu wielkopolskiego i zaczyna się jego kolejny epizod wojskowy związany właśnie z historią Pomorza. Generał Józef Dowbor Muśnicki zostaje wyznaczony jako dowódca frontu wielkopolskiego, który przejmuje w styczniu 1920 roku miasta pomorskie z rąk niemieckich. No i właśnie generał Józef Dowbor Muśnicki 22 stycznia 1920 roku pojawia się w Bydgoszczy. Dwa dni wcześniej, 20 stycznia 1920 roku, burmistrz, prezydent Bydgoszczy Jan Maciaszek przejmuje władzę z rąk niemieckich, a Bydgoszcz powraca do macierzy. Dwa dni później w mieście pojawiają się polscy żołnierze właśnie na czele z generałem Józefem Dowbor Muśnickim, a na rynku, na starym rynku w Bydgoszczy generał Józef Dowbor Muśnicki odbiera właśnie uroczysty apel wojskowy z tej okazji. Po przyłączeniu Pomorza do Polski w styczniu i w lutym 1920 roku generał Józef Dowbor Muśnicki otrzymał od marszałka Józefa Piłsudskiego propozycję objęcia dowództwa frontu południowego i kontynuowania walki na froncie właśnie wschodnim, na froncie walki z Ukraińcami, a następnie bolszewikami. Generał nie podjął tej funkcji, nie zdecydował się dowodzić na froncie południowym, a wynikało to tak naprawdę z konfliktu pomiędzy nim a marszałkiem Józefem Piłsudskim. Generał Józef Muśnicki przeszedł w stan spoczynku. Umarł w 1937 roku. Z okazji stulecia przyłączenia Pomorza do Polski w Bydgoszczy została odsłonięta tablica poświęcona generałowi Józefowi Dowbor Muśnickiemu, która jest widoczna za moimi plecami. Zachęcamy do oglądania cyklu Bohaterów Historii, do poznawania dziejów bohaterów Kujaw i Pomorza. W naszym cyklu pokazujemy postacie związane właśnie z historią Kujaw i Pomorza. Zachęcam do oglądania.